Co to jest split payment? A fiskus wprowadził nowy mechanizm, dzięki któremu zostaną podzielone każde płatności, w których klient zdecyduje się zapłacić sprzedawcy w tej nowej formule. Płatność przygotowana przez takiego kupującego na rzecz sprzedawcy zostanie podzielona na dwie kwoty i trafi na dwa osobne rachunki bankowe. Kwota netto będzie trafiać na rachunek podstawowy, natomiast kwota VAT trafi na specjalny rachunek VAT, o którym zaraz opowiem. Taka metoda płatności jest możliwa do zastosowania tylko w przypadku przelewu bankowego. Tylko i wyłącznie. Czyli ona nie zadziała w momencie, kiedy będziemy próbowali płacić gotówką. Nie zadziała również przy jakichkolwiek operacjach dotyczących kart kredytowych czy innych instrumentów płatniczych. Mówimy tylko i wyłącznie o przelewie. Nie wiemy jeszcze do końca, w jaki sposób będzie to działać w przypadku na przykład takich poleceń zapłaty jak PayPal. Natomiast w zasadzie powinny działać w warunkach factoringu. Zaraz opowiem, dlaczego będą mogły działać. Z czym to się wiąże? Każdy podmiot, który posiada rachunek bankowy jako rachunek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, będzie miał bez swojego udziału założony drugi rachunek, który będzie się nazywał rachunkiem VAT. Rachunki będą zakładane bez zgody i bez udziału właściciela, nie wymagają podpisania żadnej dodatkowej umowy z bankiem, nie będzie tam dokładnie żadnych ruchów. Każdy z Państwa dostanie po prostu informację na temat tego, że bank, w którym prowadzicie rachunek, założył dodatkowy rachunek VAT. Te rachunki będą przyporządkowane tylko w wypadku, kiedy w tym banku będzie rachunek w polskich złotych. Czyli nie ma takiej możliwości, żeby bank, prowadząc tylko wyciąg walutowy, założył Wam ten rachunek. Jak również będzie to możliwe tylko w polskim banku lub tak zwanym SKOK-u, czyli spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. W przypadku banku zagranicznego z oczywistych względów również tych rachunków nie będzie. Obsługa rachunków zgodnie ze zmianą prawa jest bezprowizyjna, czyli bank nie ma prawa pobierać żadnych opłat. Oczywiście nie wiemy, czy tych opłat nie pobierze na rachunku głównym w jakiś tam inny sposób lub nie odbije sobie prowadzenia tego systemu, natomiast no, tak mówią przepisy prawa. Co do zasady, przepisy mówią, że bank powinien założyć jeden rachunek VAT-owski, nawet jeżeli klient ma kilka rachunków PLN-ach w jednym banku, tak? Czyli bez względu na rodzaj, na ilość założonych rachunków pomocniczych, rachunek VAT-owski w jednym banku będzie jeden. Czyli jeżeli mamy przedsiębiorcę, który posiada dwa rachunki bankowe w dwóch bankach, każdy z nich oczywiście ten rachunek bankowy założy. Natomiast na żądanie klienta, ale tylko i wyłącznie na żądanie klienta, bank może założyć rachunki VAT do każdego rachunku prowadzonego w PLN. Jaki jest cel wprowadzenia tej regulacji? No po pierwsze, tak naprawdę fiskus uzyskuje całkowitą kontrolę nad przepływem środków związanych z podatkiem VAT, ponieważ jak Państwo zobaczą za chwilę, sposób korzystania z tych środków jest w znaczny sposób ograniczony i tak naprawdę bez zgody Urzędu Skarbowego, ewentualnie bez specjalnego celu, na który wypłacane są te pieniądze, te środki są nie do ruszenia. Ten rachunek jest nasz, ale tak naprawdę mamy bardzo daleko idące ograniczenia w korzystaniu z tego rachunku. Z drugiej strony, no jak jest kij, to jest marchewka, mianowicie jest w ustawie VAT-owskiej kilka takich zachęt do prowadzenia płatności przy pomocy podzielonej płatności. A o tych ulgach opowiem za chwilę. W każdym razie nie mamy wątpliwości, że chodzi o przejęcie kontroli nad środkami przez fiskusa. System jest dobrowolny, proszę Państwa, taki jest zapis w ustawie. Ja nie bez kozery zaznaczyłem tę dobrowolność
cudzysłowie. Dlatego, że tak naprawdę o tym, w jaki sposób zostanie dokonana płatność, decyduje nie sprzedawca towaru, czyli osoba, która wystawiła fakturę, tylko za każdym razem o tym będzie decydował nabywca tego towaru. W zasadzie sprzedawca nie ma żadnego wpływu, dlatego że na fakturze nadal będziemy podawać tylko jeden rachunek VAT, rachunek, na którym ma być dokonana płatność. Ten rachunek bankowy VAT działa tylko i wyłącznie w tle i każdy wasz nabywca towaru będzie w stanie wykorzystać tą formułę podzielonej płatności, mimo że nie będzie znał tego rachunku VAT-owskiego. Powoduje to jak gdyby, że ciężko jest w warunkach tego sprzedającego zapanować nad swoimi własnymi przepływami, dlatego że nie my decydujemy, w jaki sposób zostaną te środki podzielone. Doktryna prawa cywilnego, z czym ja się nie chcę za bardzo spierać, mówi, że będzie można wyłączyć tę możliwość zapłacenia w systemie podzielonej płatności w drodze umowy cywilnoprawnej. Czyli że można zastrzec w umowie, w warunkach umowy, że nie może nasz kupujący skorzystać z tego systemu podzielonej płatności. Ja uważam, że to zdanie jest kontrowersyjne, tak? Że to będzie bardzo trudne do osiągnięcia, dlatego że ten rachunek bankowy z formalnego punktu widzenia, rachunek VAT, jest nadal naszą własnością, czyli to świadczenie pieniężne tak czy owak zostanie spełnione, tylko w sposób inny niż być może określony w umowie. Natomiast myślę, że ten wpływ umów cywilnoprawnych będzie naprawdę niewielki.